Cześć, witajcie z tej strony Grid, a przede mną owce. Wierzcie lub nie, ale Henryczek swoje pierwsze doświadczenie w boju, swoje pierwsze umiejętności w walce wszelakiej zdobywał właśnie na trzodzie hodowlanej. Teraz tak, jeśli chodzi o umiejętności posługiwania się mieczem, no niestety owce za bardzo się do tego nie nadają, bo skubane uciekają przed nami. Ale zawsze sobie możemy postrzelać na przykład z łuku do nich. Niestety mnie tutaj dość potężny kac męczy po ostatniej imprezie z przeorem. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy trochę poćwiczyli. Musimy się tylko zbliżyć na tyle, żeby trafienia były w miarę pewne, a owieczki może nie tyle nas nie zauważyły, no chociaż nie uciekały. Pamiętajcie, że większość strzał, przynajmniej tych, które dosięgły celu, odzyskamy, więc tutaj się, no proszę, wpadł poziomnik główny, jak na zawołanie. Przynajmniej jeśli chodzi o te, którymi trafiliśmy, nie? Tutaj taka mała rada, używajcie jak najsłabszych strzał, nie? Szkoda marnować tych potężnych na takich przeciwników. No i wpadły jeszcze łowy dodatkowo. Inna sprawa, że zawsze możemy pozbierać ich futerka i mięso. I zarobić, nie? Parę dodatkowych groszy za to. Nawet nie wiedziałem, że owca jest zwierzyną łowną. Patrzcie, całe życie się człowiek uczy. No i łuk nam podskoczył do góry o jeden. No patrzcie, się ukrywały dwie komandoski. Pamiętajcie tylko, żeby nikt was przy tej czynności nie zauważył, bo może być słabo i mogą się troszeczkę na nas obrazić, nie? Ja tu i tak mam napięku już z ludźmi z tej wioski, bo wczoraj tak zachlaliśmy, że całą wieś obudziliśmy. Dobrze, weźmy teraz, pozbierajmy. O, trochę się zawiodłem, że nie ma z nich futra. O, jest. Jednak jest, w porządku. Ale najbardziej nam tutaj zależy na strzałach, nie? Jest coś tu jeszcze dycha i nie wiem co. Weźmy się nią zajmijmy, co by nie zostawiać świadków. Najgorsze jest to, że owieczki mają w sobie tyle jedzonka, że momentalnie jesteśmy przeciążeni. Ale nie jest to problemem, jeżeli mamy już dostęp do naszego konika, nie? Którego możemy przywołać i przerzucić do jego juków troszeczkę rzeczy. Ewentualnie, jeżeli macie wczytany mod, że możecie przeciążeni wsiadać na wierzchowca. Przy tak małym obciążeniu jeszcze powinien zadziałać, chociaż zdarzyło mi się przeciążyć postać na tyle, że nawet mody nie pomógł, nie? Dobra, polećmy teraz do wioski, sprzedamy przynajmniej część tego, co udało nam się zdobyć. I widzimy się za chwilę. Dla odmiany teraz będziemy trenowali posługiwanie się mieczem. Co ja się ich naszukałem, to nawet nie pytajcie. Krówki.
generalnie całkiem w porządku cele treningowe, żeby sobie trochę podszkolić walkę. Co prawda mendy uciekają, ale tu się nie ma czym przejmować, ponieważ za chwileczkę sobie wrócą, jak nie będziemy ich gonić. O, widzicie, już wracają. Czasami w ogóle nie zareagują na nasze dźganie. A uwierzcie mi, że naprawdę kilka leveli w posługiwaniu się mieczem, czy w samej walce, w ten sposób właśnie wbiłem. Tylko że ja mam tutaj dość mocny miecz, warto by było czymś słabszym. O proszę, siła nam wpadła. Także sobie od razu zgarnijmy. Będzie co sprzedać. Tak więc owce traktujcie łukiem, krówki jakimś mieczykiem, najlepiej dość słabym, żeby tych dźgnięć można kilka było zrobić. Bo wydaje mi się, że tutaj od chyba każdego dźgnięcia jest poziom, nie od zadanych obrażeń, ale nie jestem pewien, bym musiał to jeszcze sprawdzić. No widzicie, z Kubaną. W każdym razie, jeżeli tylko nie dacie się złapać, nie, nikt was nie zauważy, że dokazujecie z krowami. Są to darmowe XP-ki do waszego treningu. Oczywiście też możemy trenować jak prawilny rycerz i zaraz wam to pokażę. O, widzicie? Mam mnie gdzieś. Aż padła. No ale tak chciałem wam tutaj pokazać, ponieważ krowy jakby są najtańszym sposobem. Ponieważ no jeżeli będziecie trenowali jako na turnieju, no to niestety musicie za to zapłacić. Jeżeli będziecie trenowali z Bernardem, no to niestety wasza zbroja czy wasze ciuchy dostaną po tyłku i będziecie musieli wydać kasę, żeby je naprawić. Oczywiście, że możecie w samej koszuli w gaciach, nie, z nim ćwiczyć, ale wtedy dość szybko dostaniecie po łbie, także nie ma tutaj jakby złotego sposobu. Wydaje mi się, że jak na początek, to właśnie krówki są najbardziej, krówki, owce są najbardziej takimi przystępnymi celami, nie, do treningów. No dobrze, ja wracam teraz do ratajów i widzimy się za chwileczkę. Jako że krowa to dość wymagający i twardy przeciwnik, pamiętajcie o tym, żeby zawsze zadbać o swoje ostrze. Wiadomo, że z początku będzie szło to dość mozolnie, mizernie i efekty będą tego raczej średnie. Ale przy odrobinie wprawy myślę, że bez problemu się nauczycie, jak właściwie ostrzyć broń. Dodatkowo no, broń, która ma, jest w lepszym stanie, będzie też odkupiona od was za lepszą cenę, więc przed każdą sprzedażą warto poświęcić chwilę, żeby tą broń naostrzyć. Zasada jest generalnie dość prosta. Musicie trzymać broń w taki sposób, żeby szły iskry, a nie dym. Generalnie po wyglądzie ostrza jesteście w stanie zobaczyć, czy broń jest w jako taki sposób naostrzona, czy jeszcze coś z nią jest nie tak, jak widzicie. Im więcej brust jest na ostrzu, tym broń jest w gorszym stanie. Jeżeli jest ostrze w miarę proste, w miarę bez żadnych skaz, broń będzie w miarę ok. Weźmy sobie, zobaczmy, to dużo gadam, a obejrzyjmy, jak nam to wyszło. Powiem wam, nie jest to setka, ale z 40 paru na 97 myślę, że jest nie najgorzej, nie? Weźmy jeszcze sobie toporek. Jak widzicie,
ostrze topora jest bardzo porysowane, bardzo nierówne. Także zacznijmy ostrzenie. Tutaj trochę spartoliłem, jak widzieliście, dosyć dużo dymu z początku szło. Więc możliwe nawet, że jego stan pogorszyłem. Jeżeli idą iskry, jest dobrze. Widzicie, już ostrze się wyrównuje. Pozostała nam końcówka do ogarnięcia. No, będziemy musieli raczej powtórzyć, ponieważ ta końcóweczka nam nie chce zniknąć, a my już jesteśmy padnięci. Ale no myślę, że z 48 na 90 zrobiliśmy, więc i tak jest bardzo dobrze. Oczywiście możemy to powtórzyć bez żadnych konsekwencji, raz jeszcze i raz jeszcze, nie? Wiadomo, że im nasz level w tej umiejętności będzie wyższy, tym lepiej będzie dla nas. Tym łatwiej nam się będzie ostrzyło. Jak już troszeczkę się wprawicie, to myślę, że na ostrzenie miecza zajmie wam 5, może 10 sekund. Nie jest to dużo, a naprawdę przekłada się na ładne pieniądze, nie? Poza tym niektóre miecze bardzo fajne są, jeśli chodzi o ich wykonanie. Jest sobie na co popatrzeć, chociaż ja tutaj akurat, jeśli chodzi o miecze i tak dalej, mam fetysz, więc może tutaj po prostu to po mojej stronie leży, was to może nie interesuje. Ale warto chociażby dla pieniędzy to robić. Jak widzicie, większość mam, a te początkowe na 97, już nie chcę mi się ich poprawiać. Większość 99, stuwa 98. O, żądełko jeszcze mamy do zrobienia, jedno nie zauważyłem, mi umknęło. Kurczę, tak patrzę, że się ściemnia. Cały dzień z tymi mieczami się pierniczyłem. No ale to nic, jak już mówiłem, ja to lubię. Szkoda, że łuków nie da się w jakiś sposób naprawiać, no ale faktycznie nie mam pojęcia, jakby można było łuk naprawić. O, to jedno żądełko trochę spierniczyłem, widzę, na 90 jest, ale nic, to zaraz nadrobimy. Czasami właśnie człowiek chce zrobić za dobrze i później wychodzi jak wychodzi, nie? Dobra, zaraz i tak będziemy kończyć, bo nam się do dupska dobiorą, że po ciemku hałasujemy. Tylko ja sobie go wpierw zobaczymy, jak tam wyszedł. No i pięknie, na stówkę kolejny mieczyk. No i właśnie o tym też mówię. Najbezpieczniejszym chyba sposobem na ekspienie, poza samym treningiem, który za chwilę pokażę, jest ratajski turniej. Co jakiś czas odbywa się, no niestety minus jest taki, że musimy zapłacić, żeby wziąć w nim udział, ale posmakujemy prawdziwej walki, nie? Będziemy mogli się wprawić w prawdziwej walce, na prawdziwe miecze, z prawdziwą zbroją, z prawdziwym przeciwnikiem, a nie w treningu. Jedyne, co musimy zrobić, no to pogadać tutaj z Haroldem, który w razie potrzeby objaśni wszystkie możliwe zasady. Nie pamiętam teraz dokładnie ceny, jaką musimy zapłacić za wzięcie udziału w turnieju, ale nie jest to jakaś wygórowana kwota. Także na spokojnie myślę, że to można ogarnąć. No a jeżeli chcemy sobie po prostu poćwiczyć, no to też wystarczy, że przebiegniemy za Rataję tutaj do kapitana Bernarda, chyba kapitana. No i rozpoczniemy z nim trening. Mamy do wyboru różne bronie, mamy do wyboru... Brand
abych si zatrénoval, jen tak zlehka, cvičnými zbraněmi. Tak jo, pojďme na to. Co bys rád za zbraně? Mám tu dlouhý meč. Máme měč dlouhý, krutký, dřevce, no já tutaj vezmu sobě měč dlouhý. Já to pořád úplně nevím. Akurát s takým teraz latam, bo mám więcej sił niż zręczności. No ale najlepiej po prostu wyekspić się w każdym rodzaju broni. Zasadniczo kapitan Bernard jest dość dobrym przeciwnikiem i możemy jakieś podstawy spokojnie sobie tutaj u niego przećwiczyć. To nie jest tak, że... Nic nam to nie da, ale mówię, zdecydowanie lepszym jest tutaj turniej, dzięki któremu ta walka jest bardziej realistyczna, nie? Tutaj nie mamy aż takiego, takiej presji, takiego zaparcia. A tam nie dość, że mamy szansę wygrać jakąś nagrodę, no to krew się leje naprawdę, nie? Okazji trochę się też nauczymy rozporządzać naszą staminą. To jest tutaj jedna z trudniejszych rzeczy. Na ile ciosów sobie możemy pozwolić, nie? A mnie dostał skubany. Generalnie myślę, że jeżeli będziemy w stanie pokonać Bernarda, wtedy możemy pomyśleć, żeby wziąć udział w turnieju. Tak naprawdę no wcześniej wydaje mi się, że nie ma to tyle sensu, ponieważ no w turnieju i tak nam skopią dupsko, nie? Chociaż nie ukrywam, że kusząca jest sprawa z turniejem, ponieważ możemy tam wypożyczyć, nawet nie tyle możemy, co musimy wypożyczyć zarówno broń, jak i zbroję, więc nie będziemy tracić tutaj naszych przedmiotów, nie? Przez przypadek klawisz pomyliłem. Jak widzicie, te walki ćwiczebne potrafią dość długo trwać. Więc spokojnie możecie też, na przykład jeżeli poznacie już jakieś ciosy, je tutaj ćwiczyć. Jak wiecie, macie tutaj może kombosy to złe słowo, ale kombinacje ciosów, nie? Thank you.
jeżeli w miarę uznacie, że się czujecie dość pewnie z bronią, możecie spróbować ciut bardziej zaawansowany trening, nie? Wtedy faktycznie będziecie dostawać po łbie, a co za tym idzie, no ta walka może tak nie do końca, ale no nabierze troszeczkę więcej realizmu, nie, u niego. Tak bądź srany. A spójrzcie, że i tak, pomimo, że jest to czysto treningowa walka, nie odnosimy jakichś większych obrażeń, to część skilli i tak nam się ładuje, nie? No, przegapiłem, nie? Miałem tam szansę na silny atak. I co, jeśli coś mogę doradzić, naprawdę spędźcie tutaj z Bernardem dużo czasu, naprawdę poświęćcie kilka godzinek. No może przesadziłem z tym kilka godzinek, chociaż wydaje mi się, że pierwszy raz, kiedy w to grałem, to faktycznie ten czas był w godzinach liczony. Dlaczego? Tutaj walczycie z jednym przeciwnikiem. Jeżeli będziecie walczyć z dwoma, ta walka będzie znacznie trudniejsza. Musicie... Te ciosy muszą wychodzić od was odruchowo, nie? Bez zastanowienia się. Musicie widzieć, z której strony zaatakować, z którą stronę on ma miecz odwrócony. Jak zrobić zmyłkę, żeby go trafić, jak no, nie dać się samemu trafić, co dość istotne. No i co, jeśli chodzi o walkę, no to tyle, nie? Zaczynamy delikatnie na krówkach, owieczkach. Później przechodzimy do Bernarda. Jeżeli z Bernardem w miarę już sobie radzimy, możemy się zastanowić nad wzięciem udziału w turnieju. Jeżeli wygramy sam turniej, no to wtedy można by pomyśleć o walce z prawdziwym przeciwnikiem. Jeśli chodzi zaś o trening łuku, no to jeżeli łuk, no to bym proponował owieczki, bo z mieczem za nimi ciężko się gania. Ewentualnie w Skalicy, nie? W naszej rodzinnej wiosce, tak jak pokazywałem tych kolesi tam mordować z pięków, łuk spokojnie też wtedy podszkolimy. A później już pozostanie tylko zastosować to na żywo i oby się udało, obyśmy nie ponieśli klęski. Dobra, z mojej strony to wszystko, ja tutaj się trochę jeszcze z nim ponaparzam, a wy trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie, cześć!